O Jezus. Patrzcie to. Pięknie, pyk. Hej, cześć, witajcie. Obiecałem wam, więc jest Bone Tail, kolejny filmik. Dzisiaj, po tym jak wleciał film z Turbo Dismount, zapraszam też na tamten film. Będzie mi miło, jeżeli chociaż dacie szansę i obejrzycie. Ludzie mówią, że śmieszne. Chyba można uwierzyć. W każdym razie dzisiaj bardzo fajnie się pobawimy, bo użyjemy sobie Endless Bad Time Zero Cooldown, czyli po prostu, no będzie na pewno bardzo zabawnie rzucać karą całej tej sali. Mamy tutaj oczywiście naszego Kono Damifoda. Nie wiem, kim on jest, ten sprzedawca, no ale jest, witamy cię, siemka, jeszcze chyba cię nie widziałem, chyba. Zarobiłem oczywiście golda na tą okazję i... O, a dlaczego ja jeszcze tego nie wydałem? No to wydajemy, tylko teraz tak. 300 nie chcę wydać, zarobię sobie 450, będę miał więcej za to. A 55 jest ok. I tak, na początek zabawimy się, myślę, z Zero Cooldown. Kupujemy, aktywujemy i w tym momencie nie dostajemy expa za przejście jakiegokolwiek poziomu. Odpalimy sobie, myślę, demonik i będziemy rzucali karą, wiecie, dla zabawy. Zobaczymy, jak śmiesznie będzie to wyglądało. A później Endless Bad Time będzie nam zapewniał też ciągłe misy, no bo chyba kara nie może nas zabić na... Bad Time. Z tego co pamiętam, to nie mogła, ale do, kto wie. Jeszcze raz to przetestujemy dokładniej, żebym wszystko widział. Także jeżeli wam się filmik spodoba i chcecie więcej Bone Tail, mogę coś tutaj jeszcze zrobić. Mam pewien plan na kolejny odcinek. To zostawcie teraz łapkę w górę. Tak, teraz łapkę w górę. Mogę zrobić kolejny odcinek. Mam też pomysły na kolejne fangamy, jak Story Shift, czy też jakiś tam klikerek jeszcze wleci pomiędzy. Zobaczycie. Lecimy do zabawy. Kolejnym powodem na zostawienie łapki w górę jest to, że możemy przejść sobie Underfell. Tak, mamy tutaj taki event. Sam nie wiem, co to dokładnie jest, więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, no to już wiecie, co robić, nie będę się powtarzał. A my teraz zaczynamy z demonik. Odpalamy demonik, mamy też włączony oczywiście... Na demonik mamy włączony zero cooldown, także bez cooldownów możemy sobie robić, co chcemy. Patrzcie! Widzicie to? Jezu, jakie to będzie zabawne. I cyk, możemy ją bić. Możemy, nie wiem... A, no tak, bo ja tutaj... Bad time... Jakby moja moc, siła nie jest jej skończona. Ale oczywiście cooldowny jak najbardziej. Także możemy sobie ją poobijać i możemy wreszcie się na karze wyżyć. Tak, dosłownie. Możemy jej walnąć 1000 blasterów na twarz i ona nic nie zrobi. Ona będzie patrzyła i po prostu będzie grzeczna. Patrzcie. I możemy w nią uderzać. Py! Co tu się dzieje? O nie, ugryzła! Ugryzła mnie. Możemy tak ciągle uciekać. A, nie złapiesz mnie, kara, co, cwaniaczku? No, elo. Nie no, naprawdę. Można się świetnie tutaj pobawić. Taki zerowy cooldown to zawsze coś fajnego w gierkach. I czy ja, panie sklepikarzu Dynio, mogę kupić też Endless Bad Time? Okej, okay. No i teraz, moi drodzy, to się zabawimy, bo sam Zero Cooldown nie był aż tak, wiecie, efektowny. A może jeszcze sobie skrzynkę otworzymy, demonik? O, proszę bardzo, można by. Kupmy sobie... I to medium. Tak o po prostu, wiecie? Bo może akurat wypadnie mi fajny skin. I już lecimy zobaczyć taki Zero Cooldown i Endless Bad Time. To będzie piękne. O, znowu Story Shift Kara. To się teraz odblokuje, dobrze. Bo ja już wcześniej ją zdobyłem, więc teraz powinna się odblokować wedle zasad tej ruletki. Tych case'ów, uwaga. Papyrus nowy, jakiś Rambo. Young Papyrus, dobra. Bardzo fajnie, czekajcie, teraz tak, bye. I bujniemy tutaj. Czekajcie, to była Frisk, co nie? Gdzie my mamy tą Story Shift karę? O właśnie, o Story Shift była mowa. No to macie Story Shift karę z tego powodu. Taka zapowiedź mała. Dobra, idziemy na Endless Bad Time i oczywiście Zero Cooldown. Zobaczmy, jak to działa, no ja sam jestem ciekaw. Wziąłem sobie poziom trudny, level 3, tak żeby się dobrze pobawić, a nie... Ja to wytnę, tego nie było. Tak jak mówiłem, żeby się dobrze pobawić, a nie od razu dostać. Zapomniałem, że na trudnym poziomie 3 ona od razu tutaj leci. Patrzcie to! Widzicie to? Co ja jej robię w ogóle? Czekajcie, mogę jej odwrócić to? Gdzie ona jest? O Jezus! Wrzuciłem ją w siebie. Jaki to jest fun to play, jak można sobie, wiecie, tak na koniec gry zagrać czymś takim. Może zrobię coś takiego, żeby jej dać tutaj niebieski, patrzcie to. Tylko taki niebieski, że ona będzie musiała nad nami... A ona nie skacze nad nami, a to chyba tylko na easy. Dobra, spróbujmy każe zrobić taki, wiecie, taki bad time z pierwszego zdarzenia. Przy którym dosłownie nie ma szans, żeby przeżyła. Tak, niektóre fangamy tak wyglądają. Jak ktoś gra, to dobrze wie, że
Zero expa, okej. Okay. To dobrze wie, że czasami te fangamy są tak irytujące. W sensie, no są mega trudne, trudniejsze niż podstawka, to oczywiste. Dobrze, rozwalmy ją na tym demonik, bo... No, kim bym był, gdybym tego nie zrobił? Skoro i tak mogę sobie kliknąć w ten sposób, nawet dać jakieś kości i tak naprawdę nie ma jej. Nie no, wiadomo, że to jest totalnie dla zabawy taki tryb. Nie jest to absolutnie nic, czym mógłbym się pochwalić. Bo mogę ją wziąć sobie, patrzcie, no nie wiem. Mogę nią rzucać non-stop. Tylko żebym nie dostał, prawie dostałem. No i po prostu wiecie, ona ciągle dostaje, o. Możemy tak karę męczyć. Co tam kara? To za te wszystkie fangamy, w których mnie biłaś. Tak, mogę się na tobie wyżyć w końcu. I kość. Bardzo satysfakcjonujący tryb, powiem wam szczerze. Czy tam umiejętność? No jak zwał, tak zwał. Jak ją przerzuciłem. Elo, blastery na całą mapę! Uuu, pięknie, pięknie, ale z tego będzie ładna miniaturka. To na 100%. Tylko nie wiem, czy ona teraz mnie nie trzaśnie od razu. Bo ona wciąż może mnie zabić, jeżeli nie będę... na tyle ostrożny. Dobra, nie ma szans. No chodź, szalona babo. No nie, i dałem się jej ugryźć. Dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy jej istne piekło tutaj. Porzucamy wszędzie te kości, odblokujemy ją. Nie wiem, ile mogę ich dać tak naprawdę. W sensie piekło, no tak naprawdę zobaczcie, ona sobie w to wchodzi. I nic sobie z tego nie robi. Możemy jej tak naprawdę, wiecie co? Wiem, co zrobimy. Nic mi nie zrobisz. Nie no, ja już sam nie wiem, co z nią robię, naprawdę. Przepraszam, że cię męczę. Tak, na bad time ona nie może nas zabić, więc widzicie, no kroi nas. A my możemy sobie ciągle tutaj przeskakiwać. Wiem, że jest ten secret z tym Mario do zrobienia, tylko nie wiem, jak to dokładnie... Musiałbym chyba zginąć. Raz mi się to trafiło poza nagraniem, więc wam niestety nie mogłem pokazać. Tak, patrzcie, to dosłownie było... A gdybym ją tak... Co tu się dzieje w ogóle? Chodź kara, uspokój się, kara, uspokój się, uspokój się. Idź sobie. To co za wredna baba się tutaj przyssała. Jeżeli bad time odpuszczę, to nie będę mógł tak naprawdę już... Dostanę jednego hitka i tyle, co nie? Patrzcie. Ale możemy zrobić taki myk, patrzcie to. Nie trafiła, no trafiła mnie. Kurczę, zwinna jest. Ale wiem, wiem. Zatańczymy z nią. Wziąłem easy i pierwszy poziom. Patrzcie to, jak będziemy sobie tańczyli z Frisk. Tak by wyglądał taniec Sansa z Frisk. O, właśnie tak. Piękna muzyka nam przygrywa, prawda? Frisk pomyliła kroki, nadepnęła na mnie i zginąłem. Czekajcie. Dobra, to jeszcze raz, na spokojnie. Dasz radę, dasz radę. Nie wiem, czy to nie ma jakiegoś takiego... takiej sekundy, kiedy może... to nie wyjść. A gdybym tak stał i wciskał? A, ona wtedy mnie zabije. Dobra, sprawiłem, że taniec będzie lepszy. Wziąłem podstawowego skina od Sansa i patrzcie to. Pięknie, pyk. O, jak ładnie tańczymy sobie. Nie no, za to po prostu musicie... tutaj pogratulować. W sumie nie Frisk, bo teraz na tym skinie to taka kara bardziej. Musicie jej pogratulować pięknych ruchów, ale Sansowi też nie można tego odmówić. Nie no, fajnie można się bawić. Przyznam, że nawet mogę swoją partnerką rzucić lekko. I na przykład rzucić ją na siebie. No dobra, generalnie to chyba na tyle. Nie wpada mi już nic do głowy, co mógłbym zrobić głupiego. Więc tak naprawdę dziękuję wam za oglądanie. Sprawdziliśmy. Może macie jakieś propozycje zrobienia czegoś takiego, wiecie, głupiego, co można by pokazać na nagraniu na Endless Bad Time i Zero Cooldown, to napiszcie, wtedy przybiję wam serduszko i może zrobię z tego odcinek. A tak to mamy na odcinku jeszcze do zrobienia Event Underfell, także piszcie, czy chcecie. Ja bardzo chętnie to zrobię. Blastery! Tak, i trzymajcie się.